Proszę Państwa, witam Państwa bardzo serdecznie na 44. spotkaniu z cyklu z Janem Pawłem II ku przyszłości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, wczoraj odbywał się tutaj koncert Antoniego Długosza, biskupa, tego biskupa od dzieci. 250 osób na tej sali się zmieściło. Była również telewizja Premium Media, którą pozdrawiamy bardzo serdecznie, i wszystkich widzów internetowych, którzy dzisiaj oglądają w nas nietypowej sceneli, bo najpierw był występ artystyczny i on się jeszcze nie skończył. Przed nami nasz gość specjalny, pani Małgorzata Kupiszewska, która za chwileczkę rozpocznie swój wykład, bo to kobieta, która jest kobietą podobnie jak ja, z pasją. Ale zanim poprosimy panią Małgorzatę tutaj na scenę, to chciałem Państwu powiedzieć, co w naszym muzeum w najbliższym czasie. W najbliższą sobotę, czyli za 6 dni, w muzeum będzie miało miejsce również spotkanie Trauguciaków, 95-lecie akurat Trauguta, i jeżeli macie Państwo rodowód tej szkoły, to możecie się przyłączyć do zabawy w naszym muzeum w sobotę. A od poniedziałku za tydzień, czyli 26, 27, 28, mamy spotkania i premierę książek pana Jerzego Nowaka, Roberta Nowaka, w poniedziałek o godzinie 18, potem będzie pani Dorota Kania z swoją książką nową we wtorek o godzinie 18 i w środę pani Elżbieta Ruman również z książką o Janie Pawle II, również godzina 18, poniedziałek, wtorek, środa, przypominam. A teraz coś powiemy na temat naszej dzisiaj współgospodyni. Małgorzata Kupiszewska to kobieta o niezwykłej pogodzie ducha, obdarza ludzi pozytywną energią, jest absolwentką polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, a wśród jej wielu pasji i zajęć warto wymienić pracę nauczycielską, działalność społeczną. Jest animatorką kultury, pisarką, dziennikarką, autorką wielu artykułów prasowych i publikacji książkowych. Doświadczenie pracy z młodzieżą w otwockich szkołach, gdzie pracowała metodami autorskimi, organizowanych przez nią spotkań z ludźmi kultury i sztuki, to jest na przykład z Bogusławem Kaczyńskim, z Batą Tyszkiewicz, z Małgorzatą Kalicińską, Tadeuszem Burzańskim, Janem Pospieszalskim, sprawiają, że godzinne spotkania mija, pozostawiając słuchaczy w przeświadczeniu, że i przed nimi otwierają się ich własne pasje nadające życiu sens. Podkreślają to organizatorzy wieczorów autorskich z tą wyjątkową pisarką. Pani Małgorzata jest współautorką albumu Dokąd zmierzasz, będącym wotum wdzięczności Polaków za kanonizację naszego świętego Jana Pawła II. Dokąd zmierzasz zawiera pracę 5 polskich plastyków, a pracowało nad nią kilkadziesiąt osób, m.in. z Australii i Kanady. Album jest podzielony na 3 części. Pierwsza dotyczy Drogi Krzyżowej, druga pielgrzymki na Jasną Górę, trzecią stanowi podziękowania. Możemy tam znaleźć zarówno miniatury literackie, jak i cykle obrazów, impresji na temat Drogi Krzyżowej. Do wdzięczności za osobę papieża, naszego papieża Polaka, pani Małgorzata Kupiszewska, dołączyła jeszcze jeden powód powstania dzieła, swoją podróż po Ziemi Świętej. Za album Dokąd zmierzasz twórcy otrzymali listy z Watykanu z podziękowaniem od ojca świętego Franciszka i od papieża seniora Benedykta XVI. I będziemy musieli do pani Małgosi tutaj zadać pytanie, już w tej części pytań, jak to się robi, pani Małgorzato? W marcu 2015 roku podczas spotkania autorskiego na Zamku w Brzegu autorka obdarowała tym dziełem obecnego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. 2 października bieżącego roku spotkała się w Wiedniu podczas Dni Kultury Polskiej w Austrii z Polonią, gdzie promowała nie tylko swoje prace, lecz także wielki sens pomocy bliźniemu. Spotkania z panią Małgorzatą to niezapomniany czas, który mija szybko. I chciałbym, żeby ten czas, który dzisiaj będziemy spędzać z panią Małgorzatą, trwał może nie tylko godzinę, a może 2, a może 3. Mam nadzieję, że Państwo wytrzymacie. Proszę Państwa, na początku naszego dzisiejszego spotkania usłyszeliśmy utwory w wykonaniu pana Krzysztofa Raczyńskiego na akordeonie. Akompaniował pan Andrzej Sajdak.
to są muzycy, z którymi się chce pracować. Wiecie, że mamy tutaj różnych artystów, panom wszystko pasowało, wszystko jest ok. I to jest właśnie wielkość takich ludzi i za to bardzo, bardzo dziękuję, że są tutaj dzisiaj z nami. Będziemy mieli wieczór pełen wzruszeń, radości i tej pasji. Pasji pani Małgorzaty, która swój czas, swoje życie podporządkowała dzieleniem się z innymi. Życzę Państwu tego samego, miłego wieczoru pani Małgorzato, a teraz zwracamy kamerę w stronę pani Małgorzaty, która do Państwa będzie wędrowała od tyłu. Zasłuchanie. Czy słyszysz w letnim prawie poranku śpiew przekomarzających się ptaków? Czy umiesz wybrać z codziennych odgłosów szmer szeleszczących liści? Czy ma dla ciebie znaczenie uśmiech na dźwięk znanej piosenki? Czy potrafisz przystanąć, żeby zobaczyć swoje odbicie w lustrze wystawowej szyby? Dokąd tak pędzisz bez słów modlitwy na wargach? Zatrzymaj się. Jutro już tego nie przeżyjesz. Proszę cię, zatrzymaj się i posłuchaj. Dzisiaj jeszcze bije twoje serce. Kocham żyć. Dzieci alkoholików znajdą się nawet na końcu świata. Noszą w sobie ten sam ból, mają podobnie przerażone oczy i dotkliwe razy. One bolą najbardziej. Przecież siebie obwiniały o to, co działo się w ich domu. Zanim nie zrozumiały, że są piękne, silne, wartościowe, że potrafią budować, komponować, pisać, że inni nie widzą ich połamanych dusz, zwichniętych uczuć, obolałego serca. I dlatego kocham żyć. Wcześniej umierałam ze strachu. Kocham cię ze skrzydła. Przypinasz, ilekroć odpadną, nawet nie wiesz, w którym momencie mi zakładasz niezauważenie, błyskawicznie i kiedy startuje cała w chaosie, mam je przymocowane za każdym razem. Matka córkę powinna uskrzydlać, a u nas to matka patrzy w oczy swojego dziecka i stamtąd uczy się mądrości, miłości i dobra tego świata. A teraz jeszcze macierzyństwa. Dopinaj mi skrzydła. Nie wiedziałam, że potrafię je nosić. Ty mnie przekonałaś, że mi z nimi do twarzy. Marzenie. Wszedł z czarną teczką. Pomyślała, kontrola. Podszedł bliżej. Przestanął. Przywitał się. Wyjął z teczki legitymację. Pokazał. Usłyszała urząd skarbowy. W takim momencie wszystkim robi się gorąco. Pod nią ugięły się nogi. Krew odpłynęła. Ostatkiem sił nabrała powietrza. Wypuściła co prędzej. Jeszcze raz odetchnęła. Spojrzawszy mu prosto w oczy, mimochodem rzuciła. Myślałam o tak przyjemnych rzeczach. Marzyłam. A pan ma jakieś marzenia? Spojrzał na nią zdumiony. Przyszedł szukać błędów, nieprawidłowości, potknięć. Chce rozliczać, a nie mówić o marzeniach. I nie wiedząc czemu, odpowiedział bez zastanowienia. Chciałbym zbudować dom dziecka, żeby maluchy czuły się bezpiecznie.
kiedy jechałam rowerem do pracy i zastanawiałam się, w zasadzie modliłam i mówiłam: Panie Boże, jeżeli Ci jest miłe, żebym wydała tą miniaturę, to jest 1200 znaków, licząc ze spacjami, a więc szybko piszę, szybko się czyta, to daj mi jakiś znak. Dojechałam do miejsca, gdzie pracujemy razem z całą rodziną, do zajazdu Mikulskich w Wiązownie. Mój mąż stał w drzwiach i mówi: wiesz, dzwonili z hospicjum Promyczek. Proszą, żebyśmy im pomogli. Gdybym się modliła pół godziny wcześniej, albo później, albo gdyby mąż mi to powiedział później, to może bym tych dwóch faktów nie połączyła ze sobą i stałoby się dla mnie nieważne. Ale odczytałam to tak: wydaj miniatury, ale w środku napisz tak. Książka jest darem autorów i twoim na rzecz hospicjum Promyczek dla dzieci z chorobą nowotworową prowadzonego przez Fundację Anielska Przystań przy parafii księży Palotynów pod wezwaniem zesłania Ducha Świętego w Otwocku. Jeżdżę z tą książką w różne miejsca. Najbardziej pamiętam takie zdarzenie, kiedy stałam, tak jak przed Państwem dzisiaj, w Kolonii, na jednej ze mszy dla Polaków mieszkających w Niemczech. Opowiadałam, ponieważ każdy ksiądz prosi mnie, żebym powiedziała w ciągu 3 minut po mszy, bo dłużej już nie ma czasu. Więc ja w ciągu tych 3 minut staram się powiedzieć wszystko, co jest tylko możliwe na temat hospicjum Promyczek, więc już chyba w drugiej minucie, 35 sekundzie doszłam do końca, że chciałabym tą książką wspomagać dzieci, które odchodzą z tego świata, zostawiając zrozpaczonych rodziców, bo one potrafią się pogodzić ze swoim losem, natomiast dramat przeżywają rodzice. I wtedy podszedł do mnie mężczyzna, którego twarz pamiętam. Pamiętam, jak wyglądał, bardzo wysoki, potężny, masywny. Podszedł do mnie, wyciągnął moją rękę, wysypał miedziaki i powiedział: to wszystko, co mam. Jestem żebrakiem, ale błagam Cię, ratuj te dzieci. Przywiozłam wtedy ponad 1600 euro z tego spotkania. Polacy bardzo mnie wsparli, ale nie oddałam tych miedziaków. Nie byłam w stanie rozstać się z nimi. To tak jak ten wdowi grosz. Trzymam je do tej pory i za każdym razem, kiedy tracę wiarę, albo tracę siłę, albo tracę rozpęd, to zaglądam do tej garści miłości, bo taką właśnie napisałam miniaturę o tym mężczyźnie. Dowiedziałam się, że odszedł od nas, zamarzł na ławce w parku. Natomiast jego zamknęłam w tej właśnie miniaturze. A więc jest z nami. Następna książka, którą wydam, będzie miała na pewno garść miłości. Jeśli Państwo będą chcieli kiedykolwiek ją znaleźć, to po tej garści miłości na pewno trafią. Józef Zawitkowski, biskup senior Łowicki. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem przyjmuję jako dar i łaskę. Bóg zapłać. Dołączam kilka słów moich odczuć,
i przeżyć o Janie Pawle II, papieżu Polaku. Subito santo. Któż ten mąż? To namiestnik na ziemskim padole. Znałem go. Był dzieckiem. Znałem, jak urósł duszą i ciałem. Pod nóżem jego są trzy stolice. Trzy końce świata drżą, gdy woła. I słyszę z nieba głosy jak gromy. To namiestnik wolności na ziemi widome. On to na sławie zbuduje ogromy swego kościoła. Nad ludy i nad króle podniesione. Na trzech stoi koronach, a sam bez korony. A życie jego trud trudów. A tytuł jego lud ludów. Krew jego dawne bohatery. A imię jego 44. Adam Mickiewicz. Znałem go. Szedł w górę potoku, szukając starannie ukrytego źródła. Człowieku, buty masz mokre, skarpety przemąknięte, zdejmę je. Stopy ucałuję. Nie broń się. Jesteś Piotr. Viva il Papa. Góralu, czy ci nie żal? Strzał! Zerwały się niebieskie gołębie. Cisza, płacz, modlitwa. Zabili go. Matka Boża w morskim oku zobaczyła zakrwawiony pierścień rybaka. Wyjęła, otarła, ocaliła, aby pod dębami w Dolinie Mamre ogłosić światu, że Bóg jest miłosierny. Całe życie was szukałem. Teraz wy przyszliście do mnie. Dziękuję. Pozwólcie mi odejść do domu ojca. Światełko zgasło. Miłość nam umarła. Subito santo. Ojcze święty, teraz przyjdź. Pośród świętych wyniesiony. Słowa swoje zamień w czyn. Bóg niech będzie uwielbiony. Niech zadrży ziemia. Zabrzmi róg. Bo nic nad Boga. I któż jak Bóg? Trzecia tajemnica chwalebna. Ruach. Duch Święty was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Jan 14:26. Droga wiodła pośród starych lip. Grube pnie z trudem podtrzymywały rosochate konary. Rozłożyste gałęzie tworzyły baldachim nad głowami utrudzonych marszem, właściwie staniem. Przed nami wielotysięczne tłumy pielgrzymów wchodziły do Częstochowy. Ze zmęczenia powtarzałem za innymi słowa modlitwę: Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Wtem poczułem podmuch wiatru. Przez chwilę miałem wrażenie, że coś krąży wokół moich wyciągniętych rąk, oplata je niby wstęgą, omotuje. Rozejrzałem się, usłyszałem śpiew z Holi. Nie siłą, nie mocą naszą, lecz mocą Ducha Świętego. Podszedłem do niosącego krzyż. Bez wahania podał mi ciężkie drzewce. Nogi ugięły mi się pod ciężarem obdarowania. Kiedy dzisiaj muszę odpowiadać na pytanie, tak jak zadał mi pan Krzysztof, jak to się stało,
Odpowiadam, że cały czas powtarzałam, nie zrobię tego albumu, nie napiszę, są inni, lepsi, szybciej im to wyjdzie, mają więcej talentu, ja nie chcę, nie potrafię, nie. Namawiał mnie między innymi do przygotowania tego albumu, ponieważ wcześniej były to tylko płyty z nagraniami Drogi Krzyżowej. Namawiał mnie z Częstochowy pan Jan Szyma, którego Państwo pewnie kojarzycie za wszystko, co tutaj robi dla Częstochowy. Pan Jan Szyma potrafi być trudnym i wymagającym przeciwnikiem, ponieważ bezustannie mnie namawiał, żeby przygotować tę publikację, zwłaszcza w nadchodzącym czasie, czyli wtedy, kiedy była kanonizacja Ojca Świętego Jana Pawła II. A ja mu powtarzałam, Panie Janie, ja nie. Pan Jan nie wiedzieć, jak to się stało, zadzwonił do mnie dzień przed moim wyjazdem na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Też to było moje wielkie marzenie. Całe życie marzyłam o tym, żeby tam pojechać, żeby szukać znaków, miejsc, żeby zobaczyć te miejsca, po których chodził, gdzie był, gdzie opowiadał o tym wszystkim. Chciałam zobaczyć ślady Chrystusa. Na szczęście dla mnie moja przyjaciółka powiedziała, że ona zapłaci za tę wycieczkę, a ja kiedyś jej przy okazji zwrócę. I pan Jan zadzwonił dzień przed tą właśnie pielgrzymką i powiedział, pani Małgorzato, będę się modlił razem z żoną, żeby znalazła tam pani natchnienie, żeby pani zobaczyła w tamtym miejscu, gdzie pani jedzie i poddała się woli, która tak ma być. Przez kilka dni szukałam na Górze Tabor, w Betlejem, na Golgocie. Nie mogłam nigdzie znaleźć. Miałam wrażenie, że nigdzie go nie ma. Że komercja tak bardzo zabiła znaki Chrystusa, że ja go tam nie odnajduję. I wypłynęliśmy na jezioro Genezaret. Słońce, przepiękne południe, cichutko, żadnego szumu wiatru. I nagle ni stąd, ni zowąd zawiał taki malusieńki, nawet nie zefir, taki tchnienie, takie ruach. I nagle na tafli jeziora pojawiło się coś na kształt łuski, takiego multum łusek. I wtedy dotarło do mnie, że on tu jest. Bo te same góry, ta sama woda, to samo niebo, wszystko jest takie samo. On tu jest. I stojąc przy moim przyjacielu, księdzu Palutynie, powiedziałam, księże, już się nie opieram. Ja przygotuję ten album, tylko razem ze mną módlmy się o to, żebym dostała ludzi i środki, żebym były osoby, które mi w tym pomogą. Tutaj pan Krzysztof przed chwilą powiedział, że ponad 70 osób pracowało przy tym albumie, to prawda. Bo kiedy ktoś powiedział, że warto byłoby ten album, te miniatury przetłumaczyć na język angielski, bo kto wie, gdzie one trafią. To ma być zapis pewnego działania Polaków, to ma być coś, co będzie dumą dla Polaków, co będzie pokazywało, jakim jesteśmy znakomitym narodem w roku kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II. A więc tłumaczono miniatury w Londynie, w Toronto, w Sydney, ponieważ nie zdążylibyśmy przygotować całego tego albumu w takim krótkim tempie od czasu. Ja byłam na tej pielgrzymce w kwietniu, a w marcu następnego roku już ten album miał swoją premierę. Największą radością jest dla mnie to, że trafił do potomków Polaków, którzy mieszkają na Haiti. Polacy nie mówią w języku polskim, bo niestety zapomnieli od 200 lat już. Natomiast przeczytali z radością po angielsku i byli dumni, pokazując innym, że Polacy na dzień kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II przygotowali taki album. A ja miałam z tym albumem jeszcze taką przygodę, że kiedy biskup Łowicki, Józef Zawitkowski, prosił mnie, żebym położyła słowo wotum, opierałam się długo, podobnie jak prosiło mnie o to również kardynał Marian Jaworski, przyjaciel Jana Pawła II. Proszę położyć słowo wotum wdzięczności Polaków. Ja mówię, eminencjo, ja nie mogę położyć wotum, bo to jest coś takiego ogromnego. Na co słyszę w odpowiedzi, a jak ktoś wiesza różańczyk koło obrazu, to jest coś więcej niż wasza praca? Jestem szczęśliwa, że udało mi się do tej książki zaprosić również Polaków, którzy mieszkają za granicą, z 5 kontynentów. Między innymi napisał również do mnie w tej chwili nieżyjący już Jan Milun. I wiem, że dzisiaj tutaj jest,
ponieważ dzwonił do mnie codziennie z Bostonu i mówił: pamiętaj, ta książka musi być najpiękniejsza na świecie, ponieważ patrząc na nią kiedykolwiek, o jakiejkolwiek porze dnia i nocy, musisz być dumna, że przygotowali to Polacy dla tego, który zostawił im całego siebie i wszystkie złote myśli, żeby ponieśli przez całe swoje życie. Jan Milu mi codziennie przypominał, że każda kartka ma być przepięknie zadrukowana, ma być bez żadnego błędu, ponieważ Jan Paweł II mówił tu w Częstochowie do młodych: wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Jan Paweł II mówił: każdy ma swoje Westerplatte. Jan Paweł II mówił jeszcze kilka cennych rzeczy. I ja mam taką wielką nadzieję, że jak państwo dzisiaj wrócą do domu, to znajdą przynajmniej jedną złotą myśl Jana Pawła II, które zechcą zapisać sobie w swoim notatniku i przez cały tydzień według tej myśli żyć i z nią obcować. Ja tak właśnie obcuję, ponieważ spotkałam się z Zofią Pilecką-Obtułowicz. I Zofia Pilecka-Obtułowicz na spotkaniu, które poprowadziłam, stojąc do harcerzy z drużyny rotmistrza Pileckiego, tak jak ja w tej chwili stoję naprzeciwko państwa, powiedziała do nich: mój ojciec przeszedł drogę krzyżową. I ta myśl tak bardzo na mnie zaważyła, że nagle uświadomiłam sobie, że już wiem, jak będzie wyglądała trzecia droga krzyżowa, którą będę chciała zapisać. To będą święci błogosławieni, których Jan Paweł II wyniósł na ołtarze. A więc znajdzie się tam między innymi też taka postać jak Rafał Kalinowski, jak ten, który był jak chleb, jak piękna siostra Faustyna, błogosławiony Michał Sopoćko. I te wszystkie postaci, które Jan Paweł II wyniósł na ołtarze, pokazując świętych albo błogosławionych jako normalnych ludzi. To spotkanie z Zofią Pilecką tak mocno na mnie podziałało, że zabrałam się ochoczo do pracy, wydając właśnie ten album. I kiedy już skończyłam, kiedy już ten album powstał, pomyślałam sobie: Panie Boże, z tego albumu, czyli jak sprzedam ten nakład albumu, to ja wystawię pomnik pułkownikowi Kuklińskiemu, który bywał w mojej restauracji w Zajeździu Mikulskich, który mieszkał kilometr od miejsca, od wiązowny, i którego żonę przyszło mi, bo miałam tę przyjemność poznać, odwiedziłam ją z moim mężem, tatą i córką w Świebodzinie Zdroju. Joanna Kuklińska już nie wstawała z łóżka. Pozwoliła mi przytulić swoją niewładną lewą rękę, bo prawą miałam sparaliżowaną. Przez pół godziny trzymałam ją w takim mocnym objęciu. Rozmawiałyśmy o jej mężu, pułkowniku Kuklińskim, o tym, co przeżywał, kiedy był w Ameryce, o tym, jak stracił jego życie, ich życie tak naprawdę rodzinne straciło sens po śmierci obydwu synów. Portrety obydwu synów miała przed swoimi oczyma w pokoju, w którym leżała nie wstając z łóżka. I te pół godziny było dla mnie tak strasznie, takim wielkim przeżyciem, zwłaszcza ten ostatni moment, kiedy się modliłyśmy, kiedy przysięgałam jej, że zrobię wszystko, żeby imię pułkownika Kuklińskiego jaśniało, żeby nikt nie miał wątpliwości, kim jest, bo dla mnie jest bohaterem. Trzy miesiące później, w czerwcu, o 3 nad ranem obudziłam się zlana potem. Krzyczałam, ponieważ pochyliła się nade mną kobieta, która odchodziła gdzieś. Okazało się, że Joanna Kuklińska umarła o 3 nad ranem. Dla tych, którzy wierzą, myślę, że ksiądz się ze mną zgodzi, odchodzący z tego świata dają nam znaki, mówią, potwierdzają swoją obecność. Ja to zrozumiałam jednoznacznie. Wszystko mam zrobić, żeby dobre imię pułkownika Kuklińskiego wszyscy słyszeli, żeby wszyscy wiedzieli o tym, kim był i co zrobił, jaka jest jego zwycięska misja. I proszę sobie wyobrazić, 7 listopada tego roku w Zajeździu Mikulskich, w Wiązownie, w Zakręcie, Emowie, w Otwocku będzie wielki dzień pułkownika Kuklińskiego, ponieważ w Otwocku odsłaniają ulicę imienia pułkownika Kuklińskiego. Następnie odsłaniają głaz w Zakręcie po mszy świętej, gdzie homilię wygłosi biskup Zawitkowski. Na tym kamieniu będzie napis: po
pokazujący zwycięską misję pułkownika, a następnie będzie ogólnopolska konferencja, której będzie towarzyszyło wyłonienie zwycięzców ogólnopolskiego konkursu na plakat pułkownik Kukliński, zwycięska misja. Są już w tej chwili prace, które się zgłaszają nie tylko z Polski, ale również ze świata, wpływają prace. Oraz będzie konkurs gimnazjalny dla młodzieży. A więc nie tylko udało mi się jedną rzecz, czyli mały pomnik, ale poruszyłam ziemię, wydaje mi się, chcąc pokazać, że pułkownik Kukliński, tym bardziej, że prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda objął patronatem honorowym nasze przedsięwzięcie i myślę, że da Bóg będzie z nami tego dnia 7 listopada, ponieważ jak się okazało, 7 listopada pułkownik Kukliński wyjechał z Polski w 1981 roku razem z całą rodziną, ponieważ Joanna Kuklińska powiedziała wszyscy albo nikt. W mojej książce album Dokąd zmierzasz, where are you headed, w którym opowiadam o postaciach błogosławionych i świętych, zawarłam w stanie śmierci w drodze krzyżowej osobę Jana Pawła II. Ponieważ wszyscy Państwo, wszyscy jak tu jesteśmy, pamiętamy emocje, które nam towarzyszyły. I pomyślałam sobie, że Chrystus umarł 2000 lat temu. I osoby niektóre, przeżywając drogę krzyżową, nie są w stanie wyobrazić sobie tych emocji, czy poruszyć serca tak, jakby chciały. Natomiast jeżeli będą w stanie śmierci widzieć Jana Pawła II, to te emocje naturalnie się przyniosą. Przeczytam teraz Państwu ten fragment. Stacja 12. Śmierć na krzyżu. Święty Jan Paweł II. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Na placu świętego Piotra tłumy, głowa przy głowie. Ale i tak dochodziło coraz więcej osób, zwłaszcza młodych. Pogrążeni w modlitwie spoglądali co chwila w okno papieskiego pokoju. Jeszcze nie tak dawno słało stamtąd błogosławieństwa. Teraz widzieli tylko płomień palącej się gromnicy. Zgromadzeni wokół łóżka Jana Pawła II patrzyli, z jakim trudem nabiera powietrza. Mimo to na jego twarzy malował się łagodny uśmiech. W pewnym momencie powiedział: pozwólcie mi odejść do domu ojca. 2 kwietnia o godzinie 21:37 świat wstrzymał oddech i gorzko zapłakał. Każdy święty chodzi uśmiechnięty. Poproszę Krzysia na scenę. Krzysztof Raczyński na scenę, poproszę. Bez Krzysztofa Raczyńskiego akordeon i bez Andrzeja Sajdaka akompaniament nie byłoby tego wieczoru. Zostawiam Państwa teraz z cudnymi osobami, którzy będą tak pięknie ze sobą rozmawiać o muzyce.
Thank you.
Nie wiem, może jeszcze spróbujemy tego drugiego akordu. To jest troszkę z innej bajki. Ale jeżeli macie dosyć, to powiedzcie. Muszą Państwo wiedzieć, że ten nowy akordeon będzie grany na bis. Na bis, którego nie był. Thank you.
Jesteśmy oczarowani takim przyjęciem. Jesteśmy zachwyceni, że mogliśmy przyjechać do Państwa, być z Państwem. A tak naprawdę najbardziej dziękuję Ewie i Krzysztofowi Witkowskim, ponieważ to, co nam pokazali przed przejściem tutaj do Państwa, muzeum, niezwykłe zbiory, wielką pasję, wielką pracę, z całego serca bardzo dziękujemy i cieszymy się ogromnie, że mogliśmy być z Wami i z Państwem i mogliśmy dla Państwa pokazać to, czym żyjemy tak naprawdę, naszą pasję. Małgosiu, ale ty, mam nadzieję, że nie kończysz w tym momencie swojego spotkania. Jeśli Państwo chcieliby mnie o coś zapytać, bardzo proszę. Bardzo proszę. Nie, no to my mamy najpierw poczekaj, bo to mamy dla ciebie całą masę różnych rzeczy. Pytaj, będę odpowiadać. Kiedy umówiłam się z panem Bogusławem Kaczyńskim na spotkanie, było to bardzo skomplikowane, bo pan Bogusław Kaczyński miał wtedy sparaliżowaną. Bogusław Kaczyński mówi o tym od opery. Nie mylić z inną osobą. A więc pan Bogusław Kaczyński był bardzo wymagający, długo nie chciał się zgodzić na spotkanie ze mną, po czym w wyniku debat i rozmów zgodził się, że przyjedzie poprowadzić spotkanie. Ale mnie bardzo zależało na tym, żebym to ja poprowadziła spotkanie, czy żebym ja była osobą, która będzie go pytać, a on będzie odpowiadał. Nie chciał się zgodzić. W końcu, jak powiedziałam mu, że zadam mu na przykład takie pytanie, czego pan by nigdy nie wyrzucił do kosza na śmieci, ponieważ przeczytałam wszystkie jego biografie, nie wyrzuciłby nigdy chleba, bo cała rodzina zeznała straszliwej biedy, mieszkali na wschodzie. Uznał, że to jest dobre pytanie i on się zgadza tylko na 10 pytań. Więc ja przygotowałam 10 pytań. Natomiast mój kolega powiedział, że na wszelki wypadek przygotuj następne 10, bo może się okazać, że mu się spodoba, a ty jako dziennikarka musisz wiedzieć i być przygotowana na następne. Otóż pan Bogusław Kaczyński, już byliśmy tak bardzo spięci, ja byłam bardzo spięta, usiedliśmy naprzeciwko siebie, zadałam mu właśnie to pierwsze pytanie, czego nigdy nie wyrzuciłby do kosza na śmieci, a on mi odpowiada: marzeń. Ja wiem, jak to marzeń. Przecież pan mi powiedział, że pan chleba nie wyrzuci. A nie, nie. Najpierw marzeń, potem chleba. I oczywiście po 10 moich pytaniach ja zeszłam ze sceną, został sam, tak jak sobie wcześniej wymyślił, po czym nie upłynęło 10 minut, kiedy mówi do mnie: pani Małgorzato, to o co pani by mnie chciała jeszcze zapytać? Na szczęście miał w zanadrzu 10 następnych pytań i w ten sposób trwała urocza tak naprawdę rozmowa, która zakończyła się tym,
takim moim pomysłem malutkim. Mianowicie wiedziałam, że Jan Kiepura, kiedy po raz pierwszy występował w Wiedniu, został obrzucony bukiecikami fiołków przez zachwyconych studentów i studentki, bo już wtedy zaczął robić karierę. Więc wymyśliłam sobie, że jak tak splotę takie małe bukieciki fiołków i będziemy rzucać jemu również na scenę, to będzie mu bardzo miło. Ale nie wiedziałam, że aż tak się wzruszy. I powiedział, że to jest chyba najpiękniejsze spotkanie, jakie kiedykolwiek przeżył. Został obsypany bukiecikami fiołków. Kiedyś proszę spróbować, co mężczyzna czuje, kiedy mu się obsypuje fiołkami. Bardzo proszę, Krzysiu, pytaj mnie. Mam bardzo dużo pytań do ciebie, ale ja myślę, że może zaczniemy dzisiaj od państwa. Kto państwa chce zadać Małgosi pierwsze pytanie? A jak nie zadacie państwu pytanie, to sama odpowiem. No właśnie. A co chcesz mi zapytać? To już zadałem to pytanie, ale ponownie ze sceny. Jak wiesz, robimy wszystko, żeby Ojciec Święty Franciszek przyjechał do nas w przyszłym roku. Nie słyszałam. Nie. No znaczy do was, do muzeum oczywiście. No właśnie, i chcę, co byś zrobiła na naszym miejscu, albo jak nam możesz pomóc? Znaczy byłabym nieugięta. Byłabym nieugięta, bo on tutaj musi być. Musi zobaczyć, musi się zachwycić tym, co Polacy są w stanie zrobić, czyli... A jaka reakcja państwa? Ja sobie nie wyobrażam, że Ojciec Święty Franciszek tutaj nie przyjechał. To znaczy, powiem tak. W tym tygodniu, który będzie, wysyłam oficjalne zaproszenie Ojca Świętego Franciszka do naszego muzeum, żeby poznał historię pontyfikatu swojego poprzednika przez pryzmat monet i medali, których żeśmy zgromadzili do tej pory 10 300 i jeszcze właśnie w sobotę nabyłem kilka sztuk takich rarytasów totalnych. Mam nadzieję, że państwo na następnej spotkaniu zobaczą. Małgosia też nie widziała, bo jeszcze są góry. Ja wystarczyło mi tylko, jak my, czyli Krzysztof i Andrzej, opowiadani przez Krzysztofa, zobaczyliśmy kamień z kosmosu. To ja już więcej nic nie potrzebuję. Już więcej nic nie potrzebuję oglądać. Zastanawiam się, co jeszcze Krzysztof jest w stanie zrobić, ale Ojciec Święty Franciszek to jest dobry pomysł. No myślę, że zaproszenie ciebie ponownie do Częstochowy też będzie świetny pomysł. Pod warunkiem, że państwo zaproszą Andrzeja Sajdaka i Krzysztofa Raczyńskiego, bo ja bez nich się nie ruszam. Oczywiście, że pan Andrzej wiemy, że jest niedaleko Częstochowy, bo jest w okolicy Sosnowca, prawda? Tam skąd jest... Znaczy nie, Krzysztof mieszka w Łodzi. Krzysztof mieszka w Łodzi. A ja mówię Andrzej. Andrzej jest, mieszka koło mnie w Otwocku. Teraz mieszka. A w ogóle gdzie indziej? Powiedział, że ty tam jesteś. Nie mów tego głośno. Nie mów tego głośno. Pozytywną energię. Chodzi o pozytywną energię, proszę państwa, żadnych podtekstów. No dobrze. No i to co? No teraz nam trochę powiedz o tych swoich pomysłach na przyszłość. Boję się, bo mam chyba bardziej szalone niż twoje z Franciszkiem. Proszę. No chociażby takie właśnie, że kiedy wydaliśmy, zanim jeszcze album został wydany, powiedziałam moim twórcom, tym, którzy pracowali, że na pewno wyślemy do Ojca Świętego Franciszka i Benedykta, bo oni muszą to zobaczyć, oni muszą dotknąć, oni się muszą zachwycić. I oczywiście dostali naturalnie drogą przez ambasadę w Watykanie. Moja córka mówi, mamo, to jakiego dostałaś przed chwilą maila? Osobiście zaniosę, PNK. Ja mówię, ale wiesz co, nie wiem, kto to jest PNK. Po czym mój mąż mówi, Piotr Nowina-Konopka do ciebie pisze. Z ambasadorem w Watykanie własnoręcznie zaniósł. A to tylko dlatego, proszę państwa, że w jednym z... Ale przecież państwo doskonale wiecie. Państwo tam musicie pójść. W kościele świętego Ireneusza, u was, w Częstochowie, wiszą obrazy profesora Rodzińskiego, którego to właśnie prace są w moim albumie. Profesor Rodziński dał mi te prace. Nie tylko on, profesor Sajdak też mi dał swoje prace i powiedział, pani Małgorzato, to jest moja droga krzyżowa, to teraz niech pani napisze swoją, to będzie nasza. Okay. Ale ponieważ dzisiaj nie jesteś tutaj sama, jesteś z swoimi kolegami, przyjaciółmi, muzykami, to teraz ich prosimy też tutaj do nas na środek, zapraszamy. Tak. Andrzeju, ciebie Krzysztof. Też daleko. Andrzeju, chodź, Krzysztofie. Powiedz teraz ty coś o sobie. Skąd taka akurat pasja? Jestem emerytem od 3 miesięcy. Ładnie zacząłem. A,
A wcześniej byłem bardzo niesforny, bo ukończyłem Politechnikę, potem Uniwersytet. Jestem muzykiem samoukiem. Teraz mam czas, żeby troszkę więcej ćwiczyć i zdarzyło mi się, pochwalę się, przepraszam za to, za nieskromność, grałem kilka razy w Filharmonii Łódzkiej. Także zmierzę się z zawodowcami. Czyli mówiąc krótko, po 65 latach, a mam dokładnie 66, zaczynam karierę. Powiedz mi, czy ty jesteś muzyczny? No dobrze, to teraz Krzysztof. Ja mam 48 lat, ja mam zawsze 48 lat. Zresztą tak sobie wybrałem, bo to taki wspaniały wiek, no i tak już mi jakoś zostało. Nie jestem samoukiem, skończyłem szkołę muzyczną, a gram od 4 roku życia. No to 44 lata gram już właśnie. Jakoś tak mi się udaje, powiedziałem. Państwo nie słuchają Andrzeja. Andrzej jest maestro gry na organach Hammonda. Nie ma w Polsce lepszego artysty niż on. Jest oficjalnym prezenterem Hammonda. Wypada mi się chwalić. No to powinien zagrać z Dipanem. Kiedyś tylko Karola grał. Ale słuchajcie, nasza sala jest gościnna. Tutaj będziemy się, mam nadzieję, rozbudowywać, więc będą jeszcze lepsze warunki. Sala będzie miała 8 metrów, wtedy zespół każdy może wystąpić u nas. A powiedzcie mi, bo pan mówi, że kończył szkołę konserwatorium muzyczną. Szkołę muzyczną. Z rodziny jakaś muzyczna też? Tato grał na skrzypcach, jakkolwiek był ekonomistą, no i w domu był fortepian. Mama grała na fortepianie. W których domach jest fortepian, ale nie wszyscy do niego... Znaczy jeszcze taki epizod z mojego życia, no przyszedł taki czas, kiedy Polska Agencja Artystyczna zaczęła wysyłać muzyków za granicę, żeby przywozili tak cenne dewizy do kraju. No i było nas około 4000, więc wyjechałem razem z innymi kolegami i w zasadzie do kraju wracałem jako gość przez 20 lat. I dzięki temu moje małżeństwo prawdopodobnie z moją żoną, z którą wielu, wielu lat jesteśmy razem, przetrwało prawdopodobnie. No dlatego myślę, że moje też trwa, bo ja też czarno nie mam. No, to są bardzo dobre wskazówki dla innych. Opowiedzcie mi, a co robią wasze dzieci? Potomstwo też śpiewają, grają muzycy? Mój syn już jest profesjonalnym muzykiem. Kończył Akademię Muzyczną w Katowicach, Wydział Jazzu. I jest mężem Moniki Kuszyńskiej, tej śpiewaczki, która uległa wypadkowi i teraz jest na wózku. Także jestem teściem Moniki. Tak myślę. Wspaniała osoba, mamy świetny kontakt. To jest gigantyczna osoba, która daje nam wszystkim radość życia i siłę do życia. Tak powiem. Małgosia też nam daje dzisiaj siłę do życia i radość życia, prawda, sobą? Tak, tak. Państwo zgadzacie się? A Małgosia, twoje dzieci co robią? Moja córka, ta młodsza, Weronika, pracuje razem ze mną, ponieważ layout książek to jest mój zięć i ona. Nad obydwiema książkami, czyli nad Dokąd zmierzasz i Półtorej minuty, Półtorej sekundy pracował mój zięć. Tutaj, kiedy jeszcze nie był moim zięciem, a w tej złotej, kiedy już jest. Natomiast druga moja córka mieszka w Bilbao i moje wnuki są na poły Polakami, na poły Baskami. Czyli międzynarodowe towarzystwo. Ale ja nie wiem, czy państwo wiecie, kim jest Bask. Bask to jest ktoś jeszcze gorszy, w cudzysłowie gorszy oczywiście. Bardzo dziękuję, jak ładne masz wrażenie o swoim zięciu. To jest ktoś, kto ma taki charakter jak góral z Zakopanego. Otwarty. Natomiast mój zięć powiedział kiedyś, prosząc mnie o to, żebym pozwoliła mojej córce wyjechać do Hiszpanii, do kraju Basków, powiedział tak. I dzięki temu go puściłam. Wiem, że już od tej pory już jest mężem mojej córki, ponieważ jeśli ktoś mówi 4 razy tak zamiast 3, to znaczy, że już z pełnym honorem będzie strzegł z mojej córki. Tak jest już od 15 lat. No a Krzysia, dzieci jeszcze? Andrzeja. No, wydawało mi się, że ze względu na mój wiek 48 lat moje dzieci jeszcze nie powinny pracować.
Los rzucił mnie pewnego dnia do Krynicy Górskiej. Mieszkałem dość długo w Krakowie i tam się obracałem w tym środowisku. Tam poznałem moją małżonkę, tam się urodzili moi synowie. Hej! Znaczy góralska dusza. Poszli chyba w stronę dziadka raczej, a nie mnie, ponieważ tam był ekonomistą, więc jeden jest, pracuje w banku, w Brebanku, obecnie M-Bank, a drugi pracuje w polsko-amerykańskiej firmie i poza tym, że słuchają muzykę i kochają, nie zajmują się muzyką, chyba ku ogólnej radości mamy i mojej, bo nie jest to łatwy zawód, na pewno. Tata się pyta swojego syna, synu, co chcesz robić, jak dorośniesz? Ja chcę zostać tak jak ty muzykiem. No, synu, albo jedno, albo drugie. Stąd te 48 lat ciągle. Mogłeś teraz ty trzymaj. Bardzo wam dziękujemy, koledzy. Dzięki bardzo. Koledzy, się tutaj kamerę blisko. Poprosimy was jeszcze o granie. Bartoszu, przed serią pytań do ciebie od państwa, od publiczności. Mamy taki zwyczaj w naszym muzeum, że zawsze zapraszamy młode talenty. Jest z nami pan Ryszard Strojec, pan prezes, który wyłapuje młode talenty i zapraszamy panią Aleksandrę teraz na scenę. Będzie coś zaśpiewać dla ciebie, okay? Bardzo dziękuję. A tutaj jury będzie oceniało. Dzień dobry. Chodź. Swoją
mroczne, nie mroczne. Takie dziecko się nie zajmie, tylko myśli o Einsteinie itp. Itd. Itp. Itd. Itd. Gnieżdżą się w akademiku, mają każdy po czajniku. Przede wszystkim bardzo mi się podobała ostatnia piosenka z tekstem Agnieszki Osieckiej, ale się nie będę, prawda? To jest taki osobisty mam do tego charakter, dlatego że tą podgrywkę taką tararara grał chyba Wiktor Kolakowski na organach Hammonda. Dziękuję. Oczywiście. Obiecująca dziewczyna. Oczywiście przed tobą wiele pracy. Czysto śpiewasz, co się zdarza rzadko, ale jeszcze troszkę krzyczysz. Co się zdarza często w Polsce. Myślę, że z czasem będziesz dobrze śpiewającą dziewczyną. Dziękuję. Czekaj, najważniejsze, Małgosia. Ja niestety jestem nauczycielką, co prawda już nie pracuję w zawodzie, ale zwracałam szczególną uwagę młodzieży na to, żeby uczyli się dykcji. Nie ma już w szkole takiego przedmiotu, który się nazywa kaligrafia i dykcja. To ja ci z całego serca życzę, żebyś od jutra zaczęła się uczyć jednego i drugiego. A, E, I, O, U, Y. A, E, I, O, U, Y. To jest ćwiczenie bardzo dobrego wymawiania głosek, które odrobinę pracy przed tobą sprawi, że za dwa lata o tobie usłyszymy. I tego ci z całego serca życzę. Dziękuję. Muzeum Monumentalia Jana Pawła II w Częstochowie. Dziękuję Aleksandrze Błaszak za występ, który uświetnił spotkanie z cyklu z Janem Pawłem II ku przyszłości, organizowane comiesięcznie w muzeum. Gratulujemy talentu i życzymy wielu sukcesów. A, E, I, O, U, I, O, M. W związku z tym cieszę się ogromnie. Talent się ma, ale trzeba dołożyć mnóstwo pracy, żeby go rozwinąć. Dziękuję bardzo. No to też bardzo się na scenę z tym mikrofonem. Chodź, pójdziemy troszeczkę. Popatrzymy, co się dzieje. A, E, I, O. Dobrze. No i co, jak się dzisiaj z nami jest? Z nami tutaj? Jestem w dalszym ciągu pod wrażeniem tego, co zobaczyłam za tymi drzwiami. I Krzysztof i Andrzej powiedzieli razem, najpierw do Państwa przyszliśmy, że nie sądziliśmy, żeby można było zebrać takie zbiory. Ja mimo, że opowiadam Państwu o sobie i o swojej pasji, dzielę się cudowną muzyką Andrzeja i Krzysztofa, to po prostu to,
to, czym zostaliśmy zaskoczeni tam za tymi drzwiami, przeszło moje najśpiewsze oczekiwania. No dobrze, to myślę, że jak ojciec święty Franciszek będzie, też będzie mile zaskoczony, tak? Jak zobaczę ten kamień z księżyca na pewno. A ja jestem pod wrażeniem właśnie tego, że Państwo przychodzicie tutaj na te spotkania z cyklu z Janem Pawłem II ku przeszłości, niedziela, wieczór ciemno, niby daleko, ale chociaż blisko, a jednak zawsze Państwo jesteście, za tą Waszą obecność bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiamy w tym momencie widzów internetowych przez Premium Media, który tutaj z nami. Pozdrawiamy serdecznie. Słuchaj, wiesz, że oglądają Cię teraz na całym świecie, od Filipin przez Amerykę Północną, Amerykę Południową, Japonię i tutaj Morze, basen Morza Śródziemnego. Znaczy, chciałbyś, żeby się co, streamowała? Nie, chciałbym, żebyś... Pozdrawiam Państwa, gdziekolwiek Państwo jesteście. O. Chciałabym Państwa prosić, żebyście Państwo również sięgnęli po chociaż jedną myśl świętego Jana Pawła II, ponieważ zostawił jej całe mnóstwo, całe garść dla nas. Jest to niezwykła postać, którą dane nam było spotkać, przeżyć, dotknąć. Kto wie, czy zrozumieć poza tobą, bo takie poświęcenie, jakie ty włożyłeś, to znaczy, że ty, że ciebie dotknął do końca. Może go poczułem po prostu, naszego świętego. I czujemy go na każdym kroku. Myślę, że w każdej naszej rodzinie święty Jan Paweł II ma to podstawowe miejsce, bo był człowiekiem, który wyznaczał nam kierunki, a przede wszystkim w chwilach ciężkich mamy jego encykliki. Ja nie, tutaj Państwu nie opowiadałam zabawne zdarzenie, jakie miałam z moja rodzina, jaka miała z ojcem świętym Janem Pawłem II. Otóż kiedy byliśmy na audiencji, siedzieliśmy w pierwszych rzędach. Kiedy pojawili się Szwajcarzy, to był sygnał, że za 5 minut ojciec święty wyjdzie. I od tego momentu wszystkie krzesła, jakie były na sali, mieliśmy już na własnych plecach. Plus jeszcze te osoby, które były na tych krzesłach, ponieważ wszyscy chcieli być w pierwszym rzędzie, w którym myśmy tak naprawdę fizycznie byli. I kiedy Ojciec Święty przychodził od jednej osoby do drugiej, doszedł do nas, zatrzymał się przy mojej córce, tej młodszej, i mówi: skąd jesteście? Na co moja córka niewiele miesiąc, 6-letnia, ze Świdra. A, wiem, Warszawa leży nieopodal. Tak było. Bardzo możliwe, że tak było. Ojciec Święty miał ogromne poczucie humoru, więc ta riposta natychmiast była tak znakomita, że zapamiętaliśmy wszyscy. Ja chcę w tym momencie, jak już mówisz o tych pozdrowieniach z Polski, pozdrowić grupę ze Szczecina. Powiedziałem, że najbliższe 18 pozdrowię wszystkich Szczecinian, którzy byli tutaj w naszym muzeum. Także pozdrawiamy bardzo serdecznie. Bo powiedzieli, że będą. A ja poproszę, niech Szczecin mnie zaprosi. Przyjedziemy. Masz okazję wszędzie się zaprosić. Do Kanady, do Stanów, do Meksyku, może Filipiny. Kochani, myślę, że jakbyście poznali ją bliżej, to jeżeli wymyślicie sobie jakąś książkę, to Małgosia jest w stanie wydać wszystko w dzisiejszych czasach, prawda? O związanych z Janem Pawłem II oczywiście. Ja myślę, że to jest inaczej. Nie, Krzysiu, to jest inaczej. Nie, to jest inaczej. Bo potem Państwo będziecie do mnie pisali, proszę wydać następną książkę, a ja fizycznie tego nie dam rady zrobić. Natomiast prawdą jest, że ja po prostu mam takie wrażenie, że co chwilę ktoś mi dokłada następną misję do pracy. I ja kiedy już myślę, że już jedną skończyłam i już następnej, drugiej jakby nie udźwignę, to dlaczego właśnie o tym mówię? Ponieważ nie skończyłam jeszcze 7 listopada, kiedy zrodził się nowy pomysł, który głośno powiem 7 listopada, co takiego chciałabym zrobić jeszcze dla Państwa, dla Polaków. Myślę, że czas najwyższy, chociaż tutaj moi koledzy się ze mną nie zgadzają, twierdzą, że w tym kraju się już nic nie da zrobić, że już jesteśmy w takiej sytuacji kryzysowej, że nie. Na co ja teraz ze sceny wam mówię, a właśnie, że wam pokażę, tak jak zając wilkowi. No pagadi, tak to była odpowiedź. Proszę Państwa, w takim razie idę do Państwa z mikrofonem. Kto ma jakieś pytanie? Proszę podnieść rękę. Ja byłam nauczycielką, więc Państwo niech się boją, bo jak nie zgłoszą się Państwo do odpowiedzi, wyciągnę. I oczywiście żartujemy w tym momencie, że żartujemy. Naprawdę nikt, nic. Byli radni miasta Częstochowa, ale już polecieli, bo przecież wybory, więc już nie ma, ale może Ania. Ania, ty masz zawsze fajne pytania, tak? Mogę iść do ciebie? Idę. Dobrze. Zostań na scenie.
A, E, I, O, U. Cześć, jak ja mam bo teraz mówić cokolwiek po tym A, E, I, O. Dzień dobry. Chciałam przede wszystkim podziękować za wspaniały wieczór, za to, że mieliśmy okazję pobyć trochę i nad dachami Paryża i trochę potańczyć tango ze słynnego filmu. Tak? Piękna scena, piękny film. I posłuchać tyle wspaniałych rzeczy. I poznać człowieka, który ma pasję, to jest najważniejsze, bo tu w tym miejscu to jest sedno sprawy. Tutaj przyjeżdżają ludzie właśnie z pasją. A prywatnie chciałam zapytać, skąd akurat zainteresowanie, pomijając główny punkt naszego programu, postacią pana Kuklińskiego, bo nie wiem, być może mówiła pani na samym początku, ja troszkę się spóźniłam, bo zaliczam południową przeświętą, ale jeżeli nie, to bardzo proszę. W tym roku 16 października skończył 85 lat Roman Barszcz. Roman Barszcz mieszka kilometr od miejsca, gdzie ja pracuję w wiązownie. I Roman Barszcz przychodził do mnie 3 lata. Co prawda nie codziennie. I przychodził do mnie i mówi: pani Małgorzato, proszę zainteresować się osobą pułkownika Kuklińskiego. A ja odpowiadałam, że to mnie nie interesuje. Jakby współczesna historia nie jest mi bliska. Tak długo mnie męczył, aż nie pokazał mi zdjęcia pułkownika Kuklińskiego, które notabene ja sama zrobiłam, bo sobie przypomniałam, kiedy pułkownik Kukliński siedzi w naszej restauracji razem z Romanem Barszczem i jedzą w naszej restauracji obiad. A potem zobaczyłam jeszcze, otworzyłam książkę, którą prowadzę, księgę pamiątkową i w tej księdze pamiątkowej wycięłam sama osobiście z gazety zdjęcie, kiedy pani Kuklińska na wózku trzyma zdjęcie męża, bo przyjechali, przeleciała w urnie prochy pułkownika i wszystko to się działo na Powązkach. I potem wszyscy goście po Powązkach przyjechali do mnie, do naszego zajazdu. Jak skojarzyłam te dwa fakty, pomyślałam sobie, że już jestem pod ścianą, nie mogę się wycofać. To teraz doszedłem z mikrofonem na koniec i jest pytanie z samego końca. Bardzo proszę. Witam serdecznie. Ja chciałam panią zapytać, jakie ma pani najbliższe plany? Czy jakaś nowa książka, czy jakieś nowe pomysły? Chciałabym ogłosić międzynarodowy konkurs 7 listopada. A czy proszę, na jaki temat to będzie? Konkurs na plakat. A, tak, to ja już właśnie słyszę. Znaczy w tej chwili jest konkurs na plakat, gdzie jurorem jest między innymi Andrzej Pongowski, profesor Szajbo, Rosław, Andrzej Fogt. Natomiast ja bym chciała ogłosić międzynarodowy konkurs na plakat, gdzie główną nagrodą będzie 50 tysięcy złotych. Myślę, że teraz mnie słyszą wszyscy Polonusi za granicą. Nie wiem, w jaki sposób państwo zbiorą te 50 tysięcy złotych na tę nagrodę, ale z całego serca zapraszam. A jeszcze mam jedno pytanie. Czy każdy może brać udział w tym konkursie? Każdy, kto będzie czuł się artystą, kto będzie chciał stworzyć dzieło zatytułowane, ponieważ co roku będziemy ogłaszali inny tytuł, inny temat tego konkursu. Natomiast kiedy ogłosiliśmy konkurs na plakat pułkownik Kukliński, zwycięska misja, to natychmiast zareagowano 1 października, że jest strasznie mało czasu. Do 29 października nikt nie zdąży wysłać pracy. A co ja powiedziałam, że malarz by nie zdążył, bo by przecież mu farba nie wyschła. Ale plakat? Przecież to można zrobić w jedną noc, jak się wymyśli. I zaczęły spływać te prace właśnie plakatowe. Natomiast obiecałam jednemu panu artyście z Lublina, że konkurs następny ogłoszę 7 listopada i dam rok do wykonania. Bardzo dziękuję za pytania. Ponieważ pytań nie ma więcej, to ja tylko państwu powiem, że na ścianach, teraz przez miesiąc będzie wystawa pani Aleksandry Kowalskiej. O, przepraszam najmocniej, czy mogę wejść w słowo? Nie, tak możesz wejść, oczywiście. Czy w takim razie, ponieważ prac będzie 13, czy... Możesz. Mogę. Możesz. Już mogę wieszać, możesz, tak? Wieszać. Dobrze. Proszę tak państwa, w takim razie po konkursie tutaj na tych ścianach zawiśnie 13 znakomitych prac, gdzie jurorami jest między innymi Andrzej Pongowski i inne osoby również. I ja mam nadzieję, że ty będziesz pierwszym miejscem wystawowym, do których ja przyjadę tutaj. Cześć, zapraszam. Bardzo, bardzo dziękuję za pomysł, świetny. Proszę państwa, nasza ściana zawsze jest otwarta dla waszych inicjatyw, także proszę z tego korzystać.
Ale korzystając również z tego, że jestem przy mikrofonie, że pozwoliłaś mi nie przerwać mojej wypowiedzi, tej, której zamierzam. Boże, jak mój mąż, on też tego mnie nie przerwie mi. Ty masz piękną postawę i w ogóle mowę ciała. Raz na tej nodze, raz na tej nodze, raz tam wprost, po prostu rewelacja. Ale ja tą lewą i prawą mową ciała chciałem zachęcić Państwa do oklasków po to, żeby wyciągnąć jeszcze raz naszych muzyków na scenę, żeby chociaż zagrali jeszcze z kwadrans. No nie, już nie mówię pół godziny czy godzinę, no chociaż ale kwadrans. Ja mogę tylko, nie będę ich pytał, ja tylko zapytam Państwa, czy Państwo chcecie, żeby oni zagrali. No to jest właśnie publiczność muzeum, bo oni nagrali, ja na powrót tego. Nie muszą się przygotowywać. Goście są po prostu niewyjęci, ja byłem na próbie, widziałem co robią. Gdybyśmy mieli przygotowanego, to żadna sztuka. Dziękuję bardzo. Jeszcze czwarty. Ja myślę, że słuchajcie, moglibyśmy, ja bym zaproponował coś, ponieważ oni są, nie dość, że grają świetnie razem, to są jeszcze świetni jako indywidualiści. Więc myślę, że na jakąś solówę na tym instrumencie, który się nazywa Yamaha, albo na akordonie Dolphin. A ten drugi to? Wiktoria. No więc jeżeli zwycięstwo, to tylko w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II. Brawo dla naszych muzyków, którzy przyjechali specjalnie do Państwa. Teraz damy czadę. Jaki refleks?
Czy jeszcze umiemy różne? Proszę chwilę. Mojej żony teraz, czy to jest, bo jeszcze nie było dedykacji dla mojej Uli, także bardzo ci dziękuję, bardzo wam dziękuję. Jeszcze jedno francuskie. Znaczy, umówimy się, że to będzie francuskie, ale nie będzie. Ale będziemy w tym kierunku. Thank you.
Nie śmiem prosić o nic więcej, ale serdecznie dziękuję im i myślę, że żonie się podobało. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Bo obydwoje muzycy są bardzo przystąpi. Jesteście wspaniałą publicznością. Zaś dobra energia. Zapraszamy Was ponownie do Częstochowy razem z Małgosią. Wielkie szacun. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Chodź Małgosia. Weź sobie jeszcze, nie musisz brać, zresztą tam jest mikrofonik, ale weźmy sobie bezprzewodowy, bo to różnie może być. Wiesz co, dajemy tutaj zawsze naszym gościom medal naszego muzeum. Mam sobie wybrać? Mam sobie wybrać? Nie. Z księżyca. Wiadomo, że z księżyca bym wzięła na tych... Ale Małgosiu, będziemy teraz na jednym jechać mikrofonie, bo ten nie włączyłem, nie będę już leciał. Ale wybrałem coś innego dla Ciebie. Dla Ciebie coś wyjątkowego, bo Ty też jesteś wyjątkowa i robiłaś fajne rzeczy. Mam medal, który wręcza osobiście Jan Paweł II, więc jest relikwią trzeciego stopnia. To są medale, które nabyłem od wiceszefa ochrony Watykanu Zewnętrznej. Niektóre mi się powtarzają, ale są bardzo cenne duchowo, bo to relikwia. Jest tu Jan Paweł II z wizyty akurat w jednym z afrykańskich państw. Może tam Ciebie jeszcze nie było, a może kiedyś tam przyjedziesz, więc to jest dla Ciebie od nas. Dziękuję Ci pięknie za wizytę. Proszę Państwa, kiedy jestem bardzo wzruszona, mówię Więc jestem bardzo wzruszona. Nie dlatego, że trzymał to w swoich rękach Jan Paweł II. Nie dlatego, że zostałam obdarowana przez Ewę i Krzysztofa. Tylko dlatego, że tyle mnie szczęścia tutaj Państwa spotyka. Dziękuję bardzo. Pamiętajcie, że to nie jest nasze ostatnie słowo, bo ściany na te plakaty czekają. Proszę Państwa, ja przyjadę z tymi plakatami wcześniej niż Państwo myślicie. Dobrze. Słuchajcie, u nas jest taki zwyczaj w muzeum, że zawsze o tej porze śpiewamy apel Jastogórski, ponieważ mamy profesjonalnych muzyków, nie wiem, czy tam Maryjo Królowo-Polski jesteście w stanie, a jak nie, to wszystkich Państwa proszę o powstanie, a kapella zaśpiewamy, jeżeli możecie, to możecie nakompaniować. Księdza poprosimy potem, który jest tu z nami, o błogosławieństwo dla nas wszystkich. Chodź do prasy, księże, chodź do prasy troszeczkę. O, czy użyczysz swojego akordeonu tutaj? Bardzo prosimy. Ten jest podłączony. Ja tylko go podłączę. A wyłączone, bo jak już włączyłem na mikserze. Proszę sprawdzić. Jestem wzruszony. 3 tygodnie temu byłem na koncercie Bratankow i mi pozwolił szef zespołu też zagrać na jego ekstra instrumencie. I potem odszedł z zespołu. No dobrze, to ja już idę włączyć i zaraz wrócimy. Ja mam u siebie włączone, tak powinny działać. Ja tutaj się nie zmieni długości tych pasów, bo one skrojone są dla mnie. Mam nadzieję, że księdza nie przeważył. Proszę sprawdzić, czy tam wszystko gra. Ja dzielnie walczę. I na dole, bo ja zapomniałem się. Proszę sprawdzić, czy jest dźwięk, wydobywa się. Księże Romanie, jest? Jest. Księże Romanie, musisz zaintonować, także podam Ci tutaj. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem Maryjo, Królowo Polski.
A teraz poprosimy o błogosławieństwo. No jeszcze Małgosia coś chce zrobić. Ja chciałabym, ponieważ marzyłam o tym, żeby być na Jasnej Górze, ale tak się złożyło, że jestem tam z Państwem. Pozwolą Państwo, że wspólnie z Państwem zacznę modlitwę. Ponieważ chciałabym się pomodlić o mój kraj, o to, żeby chrześcijanie byli bezpieczni. O to, żeby nie zagrażało im żadne niebezpieczeństwo ze strony muzułmanów. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz zawsze, na wieki wieków. Amen. O mój Jezu,
przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Maryjo Królowo Polski, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławię wszystkich z wielką radością i dziękuję jeszcze raz wszystkim na czele z panem Krzysztofem za zorganizowanie serii cyklu tych spotkań z Janem Pawłem II. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bardzo ci, księży Romanie, dziękuję. Ksiądz Roman jest również darczyńcą dla naszego Muzeum Medalu z Janem Pawłem II. Bardzo serdecznie za to dziękujemy. Ja tylko chcę państwu powiedzieć, wielkie oklaski dla księdza Romana. Ja chciałem tylko państwu przypomnieć, że za miesiąc, 18 listopada, spotkamy się z poetą, z panem Jerzym Binkowskim. Proszę nie zapomnieć, a 18 grudnia będzie spotkanie z ojcem generałem Jerzym Tomzińskim w naszym muzeum. 18 stycznia spotkanie z księdzem arcybiskupem Zimowskim, Zygmuntem Watykanu. 18 lutego już nawet państwu nie mówię, bo zapomnicie. A jeszcze chciałbym wam przypomnieć jedną rzecz, że w przyszłym tygodniu, to jeszcze będzie październik, prawda? To mamy spotkanie 26 października z Jerzym Robertem Nowakiem o godzinie 18. 27 października Dorota Kania, spotkanie z autorką i z jej książkami. 28 pani Ela Bruman, książka również jej tutaj. To muzeum się pojawi jako pierwsze miejsce w Polsce, także warto na wszystkie te spotkania przychodzić. Państwu bardzo dziękuję, życzę spokojnej, dobrej nocy i uważam 44. spotkanie z Janem Pawłem II ku przyszłości za zamknięcie. Dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Żegnamy widzów internetowych, idźcie też dobrze spać, a ci, którzy się budzą, to niech wstają, bo przed wami nowy dzień w Stanach, Kanadzie i Ameryce Południowej. Bye, bye.